Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na konferencji prasowej przy okazji po raz pierwszy inauguracji sezonu narciarskiego w województwie śląskim pod hasłem Beskidy Winter Go. Witam serdecznie wszystkich gości, a mamy ich dzisiaj bardzo dużo i bardzo zacnych. Natomiast pozwólcie, że pokrótce przedstawię cztery osoby za stołem prezydialnym. Jest z nami gospodarz naszego miasta, burmistrz Wisły, pan Tomasz Bujok. Jest główny inicjator tego przedsięwzięcia, bo to jest pomysł właśnie pana marszałka, żeby taką inaugurację województwo śląskie robiło. Marszałek naszego województwa, pan Jakub Chełstowski. I są z nami przedstawiciele dwóch marek turystycznych, na terenie których się znajdujemy w Wiśle. Jest to marka Śląsk Cieszyński, pan Bogdan Kasperek. I marka Beskidy, pan Marcin Filip. Dobry. Jeszcze raz witam wszystkich bardzo serdecznie, drodzy Państwo, i przekazuję głos gospodarzowi naszego miasta, panu burmistrzowi. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać tutaj na stacji narciarskiej Skolnity w samym centrum Wisły. Na stacji, która w ostatnim okresie czasu bardzo mocno się rozwinęła, a plany inwestycyjne są jeszcze bogatsze niż to, co w tej chwili, czego jesteśmy w tej chwili świadkami. I w końcu w miejscowości, która myślę, że ma niesamowity wkład w rozwój narciarstwa. Narciarstwa nie tylko tego alpejskiego, ale również i klasycznego. Miejscowości, w której znajduje się kilkanaście stacji narciarskich. Myślę, że w miejscowości, która też wytyczała trendy budowy stacji krzesełkowych, bo u nas chyba ich jest w tej chwili najwięcej w Beskidach. Chyba jako pierwsi mieliśmy przyjemność spiąć wszystkie stacje narciarskie w jeden karnet, ski pas, a więc mam nadzieję, że tutaj nikt co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest mi niezmiernie Państwa przywitać. Cieszę się bardzo z tego powodu, że po raz pierwszy Województwo Śląskie, Urząd Marszałkowski, pan marszałek zdecydowali się na to, by dostrzec Beskidy, walory Beskidów, właśnie w tym okresie zimowym i wspólnie podjęliśmy tą inicjatywę właśnie organizacji inauguracji sezonu zimowego, który jest bezsprzecznie bardzo ważnym okresem w gospodarce całego województwa śląskiego i również naszych miejscowości w Beskidach. I za to chcę bardzo serdecznie podziękować, panie marszałku, bo rzeczywiście odnosimy wrażenie, że ten ciężar promocyjny w końcu na to południe też został przerzucony. Myślę, że jestem też wyrazicielem przedstawicieli innych gmin. I panie marszałku, też żeby nie przedłużać, bo chciałbym oddać głos. Słyszałem, że panu marszałkowi również zdrowie nie dopisuje w ostatnich dniach, a więc my tutaj chcielibyśmy przekazać takie góralskie zioła na to, aby te zimowe wieczory tak naprawdę no, były takimi bardziej przyjemnymi. No i oczywiście, żeby zdrowie zawsze dopisywało. W podziękowaniu od wszystkich samorządów tutaj w Beskidach, tych samorządów, które mają wkład w rozwój narciarstwa, tak jak już wcześniej powiedziałem, nie tylko tego alpejskiego, ale również i klasycznego. To jest mieszanka beskidzkich ziół, żeby nikt nie miał wątpliwości, więc mam nadzieję, że będą skutecznymi. To już tej mieszanki nie wypuszczę z rąk. Bardzo dziękuję. Fakt, jak tutaj pan burmistrz zauważył, w ostatnim czasie to tak zdrowotnie troszkę pod górkę, bo dużo pracy i te walory głosowe gdzieś tam już podupadły. Ale nie mogłem nie być na tak wyjątkowym wydarzeniu. Z tego miejsca też pragnę podziękować panu wicemarszałkowi Wojciechowi Kałuży, panu dyrektorowi Dziąbkowi z Wydziału Turystyki, którzy koordynują te rzeczy, naprawdę włożyli dużo serca, żeby się to udało. Panu burmistrzowi, który też bardzo otwarcie tego podszedł, samorządowcom, których tutaj widzę serdecznie. I bardzo się cieszę, że w tak wyjątkowy sposób spotykamy się, ponieważ to grupuje środowisko, można powiedzieć, samorządowe, które pokazuje, że jest wielki potencjał. Myśmy to mówili od początku, już od roku, że mamy wspaniałe walory turystyczne, północ, południe. To jest kwestia tylko pogrupowania i wsparcia środowiska, bo naprawdę Śląsk jest bardzo zielony, bardzo interesujący, jest różnorodny, co najważniejsze.
to nie tylko ten subregion centralny czy subregion zachodni, ale subregion północny i południowy. A tutaj właśnie w Wiśle, tutaj w Beskidzie, to myślę, że mamy dużo do zaoferowania i takie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego zawsze myślę, że pokazuje też ważność rangi tego, żeby samorządy i środowiska też gospodarcze nie były pozostawione same sobie, bo owszem, zrobiły świetną robotę i robią tą świetną robotę i samorządy, i środowiska gospodarcze, ale uważamy, że naszym naczelnym zadaniem jest wspieranie i tworzenie tej przestrzeni. Będziemy tą przestrzeń tworzyć, bo tak jak mówię, widzimy tutaj niesamowity potencjał i to po prostu widać w liczbach. W 2018 roku Województwo Śląskie odwiedziło 5 milionów turystów. To są wielkie liczby, którzy tutaj zostawili 5 miliardów złotych. 2019 rok się skończył, na pewno czekamy na podsumowania i z pewnością będziemy też informować, ale jestem przekonany, że są zdecydowane wzrosty i naszym zadaniem jest to, żeby uczynić też z turystyki jakąś gałąź ważnej, pogrupowanej gospodarki w naszym województwie, bo to jest wielka szansa. Przede wszystkim sport i rekreacja dla naszych mieszkańców, ale też dla gości, których będziemy serdecznie zapraszać, wspierać i poprzez nasze możliwości też finansowe pokazywać walory turystyczne naszego regionu i w tym roku poprzez duże wydarzenia medialne, telewizyjne już to czyniliśmy, pokazywaliśmy poprzez Eurowizję, poprzez te imprezy, które miały miejsce w ostatnim czasie, jak Śląsk jest różnorodny, jaki jest ciekawy i na pewno będziemy w tym bardzo konsekwentni w latach kolejnych i widzimy, że to są dobrze wydane publiczne pieniądze i będziemy to realizować. Ja też się podzielę pewnymi przemyśleniami, że otwarcie sezonu narciarskiego to jest bardzo ciekawe, interesujące, też można powiedzieć coś oczywistego, ale jeszcze do tej pory tego po prostu nie było i myślę, że każda pora roku przy walorach turystycznych powinna być w podobny sposób realizowana i dołożymy do tego naszych możliwości współpracy tutaj z samorządami, żeby tak też się działo i żeby zachęcać tutaj właśnie mieszkańców, gości z Polski, z zagranicy, żeby ten czas spędzali tutaj z nami na Śląsku, w Beskidzie, na ziemi żywieckiej, bo mamy naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, bardzo dużo do pokazania. I z tego miejsca też pragnę poinformować, że powołamy specjalny taki zespół złożony właśnie z przedstawicieli samorządu, z przedstawicieli biznesu, taką radę przy marszałku, która też będzie wskazywała kierunki, jak dobrą strategię stworzyć, bo strategia jest kluczem wyjścia do tego, by sięgać po publiczne pieniądze i żeby te środki implementować do gospodarki. Jesteśmy przed nową perspektywą unijną i jestem przekonany, że tamte środki też na turystykę, na infrastrukturę muszą się znaleźć, bo po pierwsze jest to element promocji też ekologicznej regionu i to jest bardzo ważne, bo stawiamy bardzo mocno na ochronę środowiska i na ekologię i będziemy stawiać i będziemy poszukiwać tych pieniędzy i myślę, że na to dowodem jest to, że udało się w tym roku znaleźć potężne środki na zwiększenie alokacji środków na odnawialne źródła energii, gdzie akurat tutaj powiat żywiecki bardzo mocno projekt Słoneczna Żywiecczyzna, prawie 75 milionów złotych już zaczął realizować i będzie realizował. I to są rzeczy, które są dla nas bardzo ważne i uważamy, że samorząd wojewódzki, region, Urząd Marszałkowski powinien wspierać i bardzo się cieszę z tej inicjatywy, bardzo gratuluję panu burmistrzowi też otwartości, ale nasze pierwsze spotkanie było, można powiedzieć, przy innej okazji, bodajże w maju, kiedy przyjechali ambasadorzy, szanowni państwo, tutaj, którzy w Polsce pracują od wielu, wielu lat. I ich stwierdzenia były takie, że oni nie wiedzieli, że Śląsk jest taki bardzo zielony. Oni pracują w Polsce od wielu, wielu lat, ale nie wiedzieli, że na Śląsku jest Beskid, wygląda to tak ładnie, że są tym zachwyceni. I to było konkluzją do tego, że my mamy świadomość swoich walorów, ale niekoniecznie ta świadomość wychodzi poza region. I stąd pewne działania, stąd pewne inicjatywy, żeby nawet tych ważnych dyplomatów edukować, pokazywać, ale też de facto wyciągać z tego wnioski, z takich informacji, które do nas spływają. I myślę, że ten nowy rok, który otwieramy z takim przytupem, będzie już, można powiedzieć, pewną zasadą, która będzie realizowana i tutaj wszystkim współorganizatorom, urzędowi miasta Wisła, urzędowi marszałkowskiemu, samorządom lokalnym, podmiotom gospodarczym, tutaj władzom też Stoku, bardzo, bardzo dziękuję za tą otwartość, za to normalne podejście i za to, że możemy razem współpracować, a ta synergia zawsze się opłaca i to po prostu widać. Bardzo dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Szanowni państwo, wśród nas jest wielu włodarzy beskidzkich gmin, powiatów, miast. Pan marszałek przygotował dla wszystkich tych, którzy aktywnie biorą udział w tworzeniu tego produktu zimowego tutaj na naszych terenach, specjalne dyplomy i właśnie teraz jest czas na wręczenie tych dyplomów. My będziemy prosić po kolei włodarzy poszczególnych miast lub zastępców właśnie po odbiór dyplomu. A rozpoczniemy od pana prezydenta.
miasta Bielsko-Biała, pan Jarosław Klimaszewski. Szanowni Państwo, w imieniu starosty bielskiego pana Andrzeja Płonki dyplom odbierze pani Jolanta Konior, kierownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego. Dyplom dla powiatu cieszyńskiego odbierze starosta pan Mieczysław Szczurek. I dyplom dla powiatu żywieckiego pan starosta Andrzej Kalata. Dyplom dla gospodarza pan Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. Czy jest z nami pani burmistrz Cieszyna? Wiemy, że próbowała dotrzeć. Jeśli się nie udało, to o odbiór dyplomu poprosimy pana burmistrza Przemysława Korcza, burmistrz Ustronia. Burmistrz miasta Szczyrk, pan Antoni Wyrdy. Pana burmistrza Przemysława Korcza poprosimy jeszcze raz, tym razem w imieniu swojego miasta. W imieniu burmistrza miasta Żywiec, pana Antoniego Szlagora, dyplom odbierze pan Marian Mrowiec, dyrektor MOSiR-u w Żywcu. Dyplom dla Istebnej odbierze zastępca wójta gminy, pani Łucji Michałek, czyli pan Ryszard Macura. Pana starostę Kalatę zapraszamy jeszcze raz, tym razem po odbiór dyplomu dla pani Anny Wasilewskiej, dla gminy Jeleśnia. I poprosimy wójta Brennej, pan Jerzy Pilch. Pan starosta z Żywca jeszcze raz proszony. Panie Andrzeju, dyplom dla gminy Rajcza, Zbigniew Paciorek. I teraz poprosimy pana Marcina Filipa, który odbierze dyplom dla pana Przemysława Kamińskiego, czyli Euroregion Beskidy. I pan Bogdan Kasperek odbierze dyplom w imieniu pana Janusza Pierzyny, Euroregion Śląsk Cieszyński. Dziękujemy bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, i jeszcze jeden ważny punkt. Panie Marszałku, można zostać tutaj z nami. Jeszcze jeden ważny punkt dzisiejszej konferencji. Drodzy Państwo, wszystkie miejscowości beskidzkie współpracowały z naczelnikiem GOPR-u, z panem Januszem Siodłakiem. Przepraszam bardzo, panem Jerzym Siodłakiem oczywiście. Panie naczelniku, zapraszamy do nas. To może tak, dwa słowa. Ja może też pochwalę się przy okazji liczbami, bo w tym roku 2019 i 2020 ogólnie Zarząd Województwa Śląskiego i Sejmik, co bardzo dziękuję radnym, zwiększa finansowanie dla GOPR-ów, dla WOPR-ów, bo dostrzegamy te ważne potrzeby, które są w regionie, żeby też właśnie mieszkańcy, turyści, którzy przyjeżdżali, czują się bezpiecznie i wkład samorządu województwa śląskiego był zdecydowanie większy. Ale to jest ciężka praca, to jest misja, to jest służba. W imieniu swoim, w imieniu całego zarządu i sejmiku pragnę na pana ręce złożyć głębokie podziękowania za tą długoletnią, dobrą, bardzo dobrą współpracę, za tą misję, za te poświęcenie dla naszego województwa i za to, że byliście państwo zawsze gotowi. Oby tego zawsze było jak najmniej, ale ta gotowość to służba. A no niestety często nie wiemy, jak to wygląda w praktyce, jak trzeba poświęcić życie rodzinne, osobiste dla tej służby. W imieniu swoim, całego zarządu Województwa Śląskiego jeszcze raz serdeczne gratulacje za tą długoletnią służbę. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, to ja dwa zdania. Muszę powiedzieć tak, rzeczywiście bardzo sobie zawsze ceniłem wsparcie i współpracę z samorządem tego województwa i stawiałem wśród kolegów naczelników z innych grup, innych regionów Polski jako wzorzec.
i rzeczywiście wsparcie finansowe, które będzie nam towarzyszyć, o czym wspomniał pan marszałek, w roku 2020 jest również wzorcowym dla innych grup. Z racji tego, że dzisiaj przejmuję schedę po koledze z Zakopanego i będę kierował polskim GOPR-em już na forum ogólnopolskim wszystkich gór, to też ten wzorzec przekażę innym kolegom z samorządu z całej Polski, żeby wspierały ratownictwo górskie, bo myślę, że warto, dlatego że jeżeli mówimy o rozwoju turystyki, to mówimy o rozwoju i wsparciu pod względem bezpieczeństwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te lata współpracy dziennikarzom, mediom, wszystkim. Dziękuję. My oczywiście jeszcze też w imieniu wszystkich samorządów współpracujących z panem naczelnikiem chcieliśmy podziękować za wszystkie akcje, które wspólnie z samorządami udało się realizować. Panie naczelniku, bardzo dziękujemy i żeby zdrowie dopisywało. Drodzy państwo, i to jest też okazja, aby poznać nowego naczelnika Beskidzkiego GOPR-u. Jest dzisiaj z nami pan Marcin Szczurek. Zapraszamy serdecznie tutaj do nas. Panie Marcinie, wysokie progi przed panem, ale pan się nie boi wysokości, więc myślę, że spokojnie państwo dacie radę. Gratuluję, cieszę się na tą współpracę w imieniu swoim i całego Zarządowictwa Śląskiego. Macie państwo w nas wsparcie. No musicie też przekonywać radnych sejmikowych do tego wsparcia, żeby było jak największe, bo z naszej strony wielka wola jest, ale jak widać, tu środowisko tego potrzebuje. Bardzo panu gratuluję, życzę sukcesów i tego, żeby tych interwencji było jak najmniej. Bardzo dziękuję za przywitanie. Ja oczywiście już od razu na wstępie dziękuję za tą współpracę i za to wsparcie, jakie otrzymujemy od pana marszałka i w ogóle od całego województwa. I liczę na to, że ta współpraca z poszczególnymi gminami i z wójtami, których już w większości, jeżeli chodzi o powiat bielski, miałem okazję odwiedzić, że będzie nadal owocna, pomimo tego, że się zmienił naczelnik. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dotarła do nas pani burmistrz Cieszyna. Pani burmistrz, już burmistrz Ustronia odebrał laur w imieniu pani, także proszę się potem zgłosić po odbiór. Drodzy państwo, a teraz czas na prezentację zimowej oferty w Beskidach, w naszym regionie. I tą ofertę zaprezentują właśnie przedstawiciele dwóch marek turystycznych, jak wspomniałem na początku, pan Marcin Filip jako marka Beskidy i pan Bogdan Kasperek jako marka Śląsk Cieszyński. Poproszę.